Cześć, witajcie na kanale Riser, gdzie Ark Survival Evolved. Właśnie wszedł update bardzo ważny dla gry. Wprowadzono bardzo wiele rzeczy, między innymi 3 dinozaury, dwie nowe strefy na mapie. Znaczy, nie, może nie do końca strefy, ale tak jakby środowisko, czyli wprowadzili bagna oraz śnieg. Jeżeli chodzi o dinozaury, to jest wprowadzona wielka żaba, która ma robić cementing paste. Wielki łoś, który, no nie wiem jeszcze do czego ma służyć, prawdopodobnie do taranowania, no i wilk, który ma służyć do polowania. Myślę, że wilk jest czymś podobnym do kota po prostu. Tylko po prostu, że jest psowaty, tak, a nie kotowaty. I z tego co zauważyłem już obecnie, już jest dużo update, dużo problemów, bo przed chwilą wywaliło mi grę, musiałem w ogóle komputer zresetować. Coś z ustawieniami graficznymi musieli twórcy zepsuć. Jest przeskakiwanie przez mapę. Mam mało HP, bo mimo że wylądowałem w tym miejscu na dachu, o tutaj dokładnie, to obudziłem się. Czekajcie, widzicie? To obudziłem się tutaj na plaży, dlatego. Myślę, że niedługo będzie coś tutaj zepsute. Dzisiaj nie będę nic oswajał z kolei. To jest taki film informacyjny. Pokażę wam te nowe zwierzęta. Zmierzymy się z nimi. Zrobimy sobie jakieś tam pojedynki. Dzida, kusza. Zobaczymy, co tam dokładnie będzie. I pokażę wam zaraz, bo wprowadzili też... No i pewnie zginę zaraz od tego upadku. No bo są lagi i w ogóle no jest... Jakaś tragedia. Dobra, wbiłem level. Tak, dodali dodatkowo 5 leveli, można mieć jeszcze. I też można już teraz dodać nie 50, a 55 leveli, gdy naszego dinozaura levelujemy. Nie wiem, co tutaj sobie w sumie mogę dodać. Niech to będzie melee damage. Chciałbym dobić do 200. Przy okazji, jak mamy engram pointy, to zobaczymy, na które levele są te siodła, na które levele są te dinozaury. To też zależnie będziemy mogli sprawdzić między innymi, jak silne one są. I wprowadzili też meble. Zobaczcie, jest krzesło. Na razie się może nie będę tego uczył wszystkiego, bo myślę, że wystarczy oblecieć kilka kryształów i po prostu znaleźć te engramy. Ja mam już w sumie niedużo punktów, więc wolę sobie je zachować na coś ważniejszego. Wiem, że można zresetować punkty, ale w sumie jak mam dobrze wydane, to bez sensu. Kolejna sprawa. Tu jest jakiś painting canvas. Domyślam się, że to jest coś, co można powiesić na ścianę i na tym możemy sobie malować, rysować. Czyli tak jakbyśmy po prostu malowali na ścianach, tylko że na ścianach obecnie nie można było malować jakichś tam wzorków, tylko na billboardach, więc od tego mamy te kanwasy. Ale to chyba zostało też wprowadzone zresztą w update'cie z paracerem. Zobaczmy dalej, co tutaj jeszcze jest. Tutaj mamy jakąś taką ławeczkę. Musimy przejrzeć całą tą listę. O, jest... siodło na tą żabę, ona jest wielka, można na niej skakać i ona właśnie ma wytwarzać cementing paste. I myślę, że to jest około level 15, coś takiego. Kolejna rzecz nowa to będzie furset. Furset od razu się uczymy engramu, bo furset chcę sobie od razu zrobić. Przyda nam się, jak będziemy gdzieś tam... Fajnie wygląda, jak będziemy gdzieś w smite. Ciekawe co, czy hide wystarczy, może fiber? Zobaczymy zaraz, jak będziemy gdzieś tam w tych śniegowych... nowych miejscach. Jeszcze powinno być siodło na wilka. Zaraz sobie znajdziemy je. I na tego łosia. O dobra, tutaj mamy, to jest około level chyba 30. Wydaje mi się, że 30, czyli tutaj mamy tego megalocerosa. I kolejne siodło jeszcze znajdźmy. Czekajcie, tutaj jeszcze jakieś rzeczy nowe? Nie. Zobaczmy, na który level jest wilk. Ja w ogóle jutro będzie oswajanie wilka na kanale. I chciałbym też zrobić przy okazji watachę. Jutro też zobaczę jeszcze, bo jeszcze nie wiadomo w zasadzie, jakie są potrzebne kibelsy. Może uda się na 120 od razu na full kibelsach oswoić. Zobaczymy. Tu jest paracer platform. Karno. Czyli wilk, wilk. Pokażcie tego wilka. Jakaś dziwna sprawa. Nie ma?
No dobra, słuchajcie, albo jestem ślepy, albo nie wprowadzili, zrobili jakiś błąd. No nie widzę tego siodła na wilka, to jest Dire Wolf, więc no nie rozumiem. Możliwe, że zrobili błąd, albo no jestem ślepy, przejrzałem to kilka razy, no nie widzę. Więc no później wam powiem, po prostu jak będziemy oswajać, więc na pewno jeszcze będzie łatka wprowadzona, jeżeli naprawdę go nie ma, a może ja po prostu jestem ślepy, może widzieliście akurat teraz też, więc zobaczymy zaraz. Zróbmy sobie ten fur gear, fur armor i tak dalej. I wyruszymy zaraz szukać tych wilków, tych żab. Przyjrzymy sobie mapę, jak teraz wygląda. Na szczęście bałem się, że ten śnieg będzie właśnie przy mojej bazie i tutaj coś mi zniszczy, będzie jakiś demolition czy coś takiego, ale no, póki co nie ma. Więc może to jest sezonowe, może śniegi są sezonowe, w zasadzie powinny być, prawda? Dobra, nie mam Smithiego nawet, więc musimy sobie zrobić, bo tutaj rozwaliłem ostatnio. Gdzie jest ten Smitey, Smitey, Smitey? Dobrze, zaraz go tutaj wyprodukuję. Dobra, Smitey zrobiony jest, więc możemy przejść do tego budowania, ile się da. Chociaż właśnie przed chwilą, wiecie, zabiłem mamuta i spadło coś takiego i myślę, że to właśnie będzie potrzebne do zrobienia tego armoru. Tu jest napisane. No tak, czyli tutaj mamy ten fur, czyli skórę. Armor, to powinno być tutaj, tak. I zobaczcie, nie będziemy mieli metal. Holy fuck, jeszcze potrzeba będzie dużo metalu i dużo tej skóry. Także, no słuchajcie, niestety, ale ja muszę po prostu jeszcze iść i tutaj to wylucić, bo po pierwsze nie mam metalu, bo mi się skończył. Na szczęście tutaj się przetapia, ale zanim to będzie trochę minie czasu, więc ja pozbieram ten. A może po prostu wiecie co, zrobię teraz. Przelecimy się, zobaczymy jak tu wszystko wygląda. To wezmę w takim razie tego mojego Falena, czyli Pteranodona. I zauważyłem, że jednak ta klima, wiecie co, nie działa. Nie działa na wszystkich płaszczyznach. Trzeba jednak zrobić ją na samym dole, bo zobaczcie, teraz mam ten płomyk. I teraz nie mam, jak jestem przy tej klimie, czyli no niestety, będę musiał ją sobie jakoś inaczej zrobić, więc szkoda. Zaraz sobie tutaj zobaczymy. Na pewno, wydaje mi się, że w jednym miejscu takim szczególnym jest na pewno ten śnieg, więc zobaczymy. Nowe dino muszą się zrespić, ale zaraz zobaczymy. Mamuty trzeba będzie pozabijać. Zobaczcie, tutaj zamontowałem już tą flagę z bossa. Całkiem fajnie wygląda, może będzie więcej tych flag, jak będziecie chcieli, to zrobimy sobie może jeszcze więcej tych bossów, może będzie ulepszony, więc zobaczymy. Zaraz do was wracam. Słuchajcie, tak jak myślałem, tutaj gdzie mamy czerwony obelisk, o nie, coś mi się ptaszor nie może wzbić w powietrze, może mam laga albo kika. I zobaczcie, jest, no rzeczywiście był lag tylko, jest śnieg na tej górze, a cała w zasadzie jest pokryta, gdzie on? Cała w zasadzie jest pokryta śniegiem. Fajnie to wygląda. Może do tego przy okazji kryształu uda się znaleźć, dolecieć. I z tego co zauważyłem, to póki co tylko z tych mamutów leci mi ten pelt. I zobacz, tak. Z drugiego też tutaj poleciało. Więc chyba jeszcze spróbuję z kotów zobaczyć, bo w sumie nie zwróciłem na to uwagi. Chciałem, żeby była gama normalna, ale widzę, że jest za ciemno, więc damy sobie gamę trzecią, żeby było troszkę więcej widać. Nie wiem, czy nie zamarzniemy tam bez tego specjalnego nowego ekwipunku, ale fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Może będą wilki, bo póki co jeszcze nie widziałem ani jednego nowego stworzenia, ale to wiadomo, po update'cie jest dopiero, trzeba wybić respa, żeby się zrespiły nowe, więc tutaj zobaczymy. Z tego co widzę, to jest tutaj inaczej, tak, jest, zobaczcie, tu jest, te góry inaczej chyba wyglądają, ta rzeka jest trochę też inaczej położona. Zobaczcie, tu są nowe drzewa. Wcześniej tych drzew w ogóle nie było. Właśnie. I zobaczmy, jak tutaj. A ja też mam tam bazę przecież. O kurczę, to może ta baza mi się tam zepsuła z kolei. Zobaczymy. No i zobaczcie, oni są udupieni. Oni są udupieni. Mają zniszczone ogrodzenie, mają zniszczoną bazę. Także.
No, chamsko. Muszę przyznać, że ja bym się wkurzył ostro, gdyby w mojej bazie było takie zniszczenie. Czekajcie, może coś tutaj można im podebrać z kolei teraz. Nie no, chamstwo na maksa. Zobaczcie, gdyby im rozwaliło bazę, na której byłyby w miejscu, w którym są sejfy, no to przecież to jest jakieś nieporozumienie moim zdaniem. No i tu są przecież dinozaury, które mogą zaraz tutaj, nie wiem, zginąć może od czegoś, może są na pasyw czy coś. Wow, jaki fajny dźwięk, nie? Zobaczmy, może z konia leci, chociaż ogólnie wątpię, ale może. Z konia. Niektórzy mówią, że to przodek nosorożca. Nie, chyba nie ma. Znaczy, wiadomo, to jest tylko jedna próba, więc nie. Jest taki zimowy dźwięk. Boję się, że no będę potrzebował. Oczywiście jest całe jedzenie, więc ono mi się pewnie zaraz zmarnuje. Są tutaj też parazaury, są, widzę, żółwie, ale jest kompletnie zmieniona powierzchnia. Tutaj obok była taka jeszcze jedna ogromna baza. Zobaczymy, czy ona istnieje, bo to baza takiej osoby, co bardzo po prostu nie lubiłem gościa. Był strasznie taki przemądrzały, arogancki i w ogóle niefajny, że wie wszystko najlepiej, a tak naprawdę nie wiedział. Także ta kraina śniegu naprawdę wygląda tutaj spoko, ale jest rzeczywiście pozmieniane. Są nowe drzewa, są nowe góry. Zobaczcie, tu są jakieś kry. Ciekawe, czy są dalej tutaj spinozaury, bo tutaj często się respiły. I zobacz, kurczę, wiecie co? Myślę, że ten gość ma bez kitu zniszczoną tą. Wow! I zobaczcie, są perły tutaj do zebrania. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze jest tam metal do wy. O kurczę, tu jest, zobaczcie, coś w rodzaju. O, i mamy tutaj tego jelenia, łosia, nie wiem jak to nazwać. 20 level. Fajnie wygląda. Spróbujemy go zabić. On ma niewysoki level. Kryształy też są tutaj, wcześniej nie było. Kurczę, akurat T-Rex. Dobra, T-Rexa też od razu dziabniemy. To T-Rexa pierwszego. A ja kurczę, nie mam tego. Ja mam chitynową zbroję. Trochę nie pomyślałem, ale dobra. Kurde, co ja robię? Dobra, spróbujmy teraz z tym. On może też, wiecie, rzucać pelta, bo w sumie on tutaj żyje. Zobaczymy zaraz tą jaskinię tam. Aha, on tylko ucieka, dobra. Drugi też ucieka z nim. Także tutaj mamy uciekinierów. Okej, dobra, to wejdźmy do tej jaskini i ja później zabiję któregoś dziubdziubem. Znaczy nie dziubdziubem, tylko tym ptaszorem. Zobaczmy, czy tutaj jest coś w tej jaskini, czy nie. Myślę, że tutaj można się fajnie zbudować, o ile jest to, powiedzmy, nie wiem, legalne, nazwijmy to. A, dobra, nie można bić tej pokrywy lodowej. Myślałem, że może coś się zbiera, jakiś surowiec. No, nie wiadomo. Polecimy jeszcze wyżej zaraz. Te łosie. Nie łosie, tylko te jelenie. Nie wiem już w sumie, co to jest. Rogacze. O, niech będzie rogacze. Tamte już daleko uciekły. Polecimy na górę, poszukamy wilków. Zobaczę, co się stało z tymi bazami. Z tego, co widzę. Zobaczcie. Tu była ogromna baza. Jest całkowicie zniszczona. Zaraz muszę polecieć do swojej drugiej bazy. Czy to samo się nie stało? Wiecie, co będzie? Będzie cofka. Myślę, będzie cofka, bo ludzie się po prostu wkurzą. Nie dość, że rozwalili mu bazę, to chyba też rozwalili im dinozaury. Bo on miał tutaj z 20 skorpionów. Nie ma ich. Zobaczmy tą moją bazę wydobywczą. Bo jest, no, hardcore. Jeszcze zostało nam bagno. No, ja się boję o tą moją pierwszą bazę, chociaż tam jest plaża. Wydaje mi się, że nic się nie stało. Tutaj mamut. Dobra, zaraz do was wrócę. No słuchajcie, mojego domku nie ma tutaj w górach. Na szczęście jakoś tam mega dużo rzeczy nie straciłem, bo tam było no 300 metalu. I tak się zastanawiam, ale chyba w sumie nic więcej. No ale wciąż jest to jakiś tam surowiec, prawda? Ale widzę, że tutaj dalej są skały metalu.
Może muszę przeczytać, być może te itemy są gdzieś zostawione w jakiejś bazie, bo wiem, że tak czasami bywało. No ale powiem wam, że hardcore, jestem trochę zawiedziony, bo nie wiem, czy to gdzieś było napisane, czy były jakieś ostrzeżenia. Moim zdaniem powinno być jakieś takie dosadne ostrzeżenie, że tak się może zdarzyć. Widzę, że tutaj wszystko zostało zniszczone zresztą. Nie wiem, czy są. Tutaj było też często dużo ankylosów, więc możemy zobaczyć, czy one będą. Ważne jest to, że można tutaj dalej wydobywać kryształ, metal. Chyba nawet jest więcej tych surowców, nie jestem pewny. Ale też są bardziej hardkorowe warunki. Zobaczcie, ja już jestem, mimo że ciągle tylko i wyłącznie latałem w zasadzie, to ja już. I wydaje mi się, że też te kryształy chociażby są dużo większe, więc sprawdzimy, czy nie ma, czy jest więcej z nich surowców. Tutaj zobaczcie, jest ankilo zostawiony, więc ten ankilo z kolei tutaj przeżył. Nie mam kilofa ze sobą, więc ten kryształ w sumie nie będzie dobra statystyka, więc chyba nie ma sensu. Metalu też nie mam, na metal kilofa. Także fajnie to wygląda. Jeszcze taki pokażę wam rzut z góry i później polecimy na te tereny bagniste. Jeszcze oczywiście poszukam zaraz tego wilka. Może wilki są rzadsze, chociaż też tylko dwa były te jelenie, bryby. Dobra, słuchajcie, ja prawie w ogóle tam zginąłem, bo strasznie szybko jedzenie schodzi, jak nie mamy jedzenia, więc w ostatniej chwili tutaj doleciałem. Podobno było ogłoszone, że będą bazy niszczone. No nie wiem, ja mam farta, bo zobaczcie, druga moja baza jest cała. Ale zobaczcie, obok już jest gościu. Zaraz tutaj dolecimy do tego miejsca. Kurczę, przydałby mi się jednak inny zwierz do oblatywania tego. Zaraz wrócę do tamtej bazy po Pterasa, bo strasznie wolno to idzie, jak zrobimy zresztą ten Fur Armor. No i zobaczcie, tu jest też rozwalona baza, jakieś palmy powyrastały, nie wiadomo o co chodzi w ogóle, nie ma tutaj bagna, więc tutaj zobaczcie, gdzie są moje fundamenty? Nie ma, a tutaj gdzie są tego gościa? Fundamenty są i trochę nie rozumiem o co chodzi. Jeżeli ktoś mi wyjaśni, to będę wdzięczny i chyba niektóre rzeczy są rozwalone, chociaż no, trzeba by się było przyjrzeć. Tutaj nie, tutaj chyba nie jest rozwalone. No ale też, no dziwnie to wygląda, chociaż w sumie fajnie z jednej strony. Ja też chciałem, żeby u mnie były palmy w bazie jakieś, to w sumie fajnie wygląda, tylko nie wiem, czy jak zetnie to zniknął, czy nie. No on był już online przed chwilą, więc już o tym gościu wie. I zobaczcie, kolejna sprawa, teraz tutaj jest czerwony obelisk, czyli nie zwróciłem uwagi, jaki tam był kolor, ale tutaj wcześniej był zielony, z tego co pamiętam, co wy też myślę pamiętacie. No i zobaczcie, tutaj też była baza i teraz są jakieś drzewa. Może to zależy od tego, czy ktoś postawił dobrze swoje ogrodzenie, bo u mnie jest ogrodzone dokładnie wszystko idealnie, a u niego niekoniecznie, bo on miał ogrodzone od strony skały, czyli może o to chodzi. No i zobaczcie, rzeczywiście, to w sumie jest chyba pomarańczowy w sumie. Także tutaj są tutaj duże, duże zmiany. Za chwilkę do was wrócę. Myślę, że wiem, gdzie tutaj obok może być bagno. Słuchajcie, mamy kolejne nowe terytorium i teraz jestem po prostu maksymalnie zdziwiony. Nie wiem, czy widzicie, gdzie jesteśmy. Tutaj jest wcześniej zielony obelisk. Tam wcześniej miałem bazę, tą moją na poprzednim serwerze PvP. I tutaj jest kocioł, słuchajcie, czyli te miejsce, w którym zawsze ten młyn, gdzie zawsze tutaj biłem te dinozaury, walczyłem Carno Alpha, znaczy Carno versus Alpha T-Rex. I zobaczcie, jak to fajnie, fajnie wygląda. W ogóle naprawdę mapa wygląda bardzo, bardzo zajebiście. Póki co zauważyłem, że wszystkie bazy poprzednie, znaczy wszystkie bazy innych graczy są rozwalone, oprócz moich dwóch, oprócz tego, no ten domek był tylko rozwalony. I nie rozumiem o co chodzi, czy tylko ja widzę, że jest wszystko w porządku, bo jest jakiś taki błąd serwera, że moja też baza na przykład jest rozwalona i to, o to się naprawdę, naprawdę boję. Tutaj zobaczcie, przed chwilą był krokodyl, nie? Widzieliście chyba go. Także taka nowa miejscówka chociażby na krokodyla. Wygląda to zajebiście, naprawdę jest konkretnie. O jest, zobaczcie, krokodyl. Nawet możemy sprawdzić, jaki ma kolega level. 16. Także nowa, kompletnie miejscowa.
Nie wiem, jak tam dalej, zaraz zobaczymy. Szukamy też żab. Te korzenie może wymagają jeszcze poprawy, bo chociażby te korzenie na tych kamieniach no, są z dupy, nie? Dlatego tutaj liczę, że to będzie poprawione, ale. Propsy, czekajcie, słyszałem chyba żabę. Bo tam jest T-Rex, jest koń. O, to tutaj jest, słuchajcie, kocioł teraz. Żabę, słyszę żabę. Zaraz ją zobaczymy. Zaraz ją znajdziemy. Wygląda to, czekajcie, wzbije się tak bardziej w powietrze. Ogromny teren, kompletnie zmieniony. Moja ulubiona miejscowa niestety na nabicie dinozaurów. Teraz tutaj tak będzie, nie będzie ich na pewno tyle. O kurde, tutaj zobaczcie, też była baza, nie ma jej. Ale w ogóle jak zajebiście ukryta jest. Mega, mega to wygląda. Jeżeli na przykład tak ktoś by się zbudował i ta baza nie została rozwalona. No w ogóle są tutaj moje dinozaury, które przejąłem u tego gościa, także nie wiem, czy one to przeżyją, czy nie. Tam jest ogrodzenie, tam jest jakaś brama jeszcze. Ale nie wszystko tutaj widzę przeżyło. Super to wygląda, naprawdę te bagna są bardzo w porządku. Tutaj kolejne jakieś tam moje, te przejęte. Wygląda, no, dość konkretnie. Czekajcie, sobie zsiądziemy z niego. Dobra, fajnie, szukamy. Zaraz znajdziemy może żabę. I zaraz do Was wracam. Zobaczcie, nowa masa po prostu, masa krokodyli teraz tutaj jest. Zaraz Wam pokażę. Tutaj była też baza. I w zasadzie jest. I fajnie to wygląda, fajnie jest ukryte. Co się stało z tymi bazami tamtymi? Czemu one zostały totalnie zniszczone? Czemu nie mogą tak jak tutaj? Widzę, że nie naprawili tego lądowania na ptaszorach. Czemu nie naprawili tego w ten sam, nie zostawili tego po prostu tych baz, tak jak tutaj to jest zrobione w tym przypadku. Czemu tamte na śniegu zostały zniszczone? To jest hamuwa. Ja przyznam się szczerze, że ostrzeżenia żadnego nie widziałem. Moim zdaniem powinno być ostrzeżenie tam, gdzie są informacje odnośnie patcha po prostu, a no nie wiem. Tam zobaczcie, jest już żaba. Żaby wyglądają z daleka jak foki skaczące na brzuchach, więc mam nadzieję, że to też poprawią, bo wygląda to żałośnie trochę. Z bliska już trochę lepiej. Te żaby, jak są zlagowane, to w ogóle tragicznie to wygląda. Tam dalej są jeszcze takie też dwie żaby, to tamtymi się zajmiemy, bo tutaj jest jakiś chaos troszeczkę. No i zobaczcie, kolejne krokodyle. Krokodyli jest naprawdę sporo. Ciekawe, czy żaby uciekają, czy będzie chciała z nami walczyć. Może jest trucizna w nich. 20 level żaba. Ucieka ode mnie? Czy mi się tylko tak wydaje? Chyba tylko wydawało. Dobra. Okej, czyli żaba nie ma. Nie jest jakaś tam silna. Póki co widzę, że nie mogę z niej nic zbierać. Sprawdzimy jeszcze na ptaszorze, bo z małpą było to samo. Z małpą było to samo, iż pamiętam dlaczego. Z małpą było tak ze względu na to, że ona jest oswajana tak jak Ichi, więc możliwe, że żaba jest tak samo oswajana, czyli to się tak nazywa non-violent method. Zobaczmy jeszcze tylko, jak ta żaba walczy. Tutaj mamy kolejną obok. Czy ona ucieknie, czy to nie jest żaba? Czy tam jest żaba? Tu jest mucha, więc ta żaba mogłaby zechcieć się na nią połasić. Kurde. Połasić, co to ja w ogóle za słowo użyłem? Nie wiem, czy ona tak dostała. Dostała. I widzicie, żaba atakować mnie będzie, czy. Wow! Jaki jęzor ma długi. Wow! I rzeczywiście jest trucizna. Ciekawe, jak szybko ona wchodzi. Dobra, wiecie co? Zabijemy tą żabę. I uciekamy stąd, bo tutaj jakieś mupy nas napadają. Także dużo zmian. Zaraz jeszcze zrobimy furseta, może jeszcze polecimy w inne nowe miejscówki bryby. Słuchajcie, mamy wilka. Czyli już myślałem, że naprawdę chciałem kończyć odcinek, że nie ma po prostu, ale jest. Jest wilk. Siodła nie ma chyba. Albo jestem dalej ślepy. Ale mamy wilka, 48 level. Zobaczmy. W ogóle nie wiadomo, na jaki on jest level, więc no, sprawdźmy się z nim. Czekajcie, tutaj sobie wyląduje. One powinny być w watasze, więc trochę mnie dziwi, że jest sam.
Sprawdźmy. O kurde, jest gościu jakiś. Dobra, gościu sobie poleciał na szczęście. Zobaczmy tą walkę. Nie są jakieś silne. Myślę, że one są porównywalne do kota. Zabijmy go, żeby był. Bo ten gość tam po prostu go zabije. Ale życia ma sporo, bo w sumie to już powinien zniknąć. No i inventory zrzuca w zasadzie to, co większość takich tego typu rzeczy. Ale niestety musimy skończyć już odcinek i muszę wam przekazać złą informację. Nie zrobię dzisiaj tego full gear seta, bo na niego potrzeba około 200-300 tego pelta, a ja póki co zwróciłem 18. Także chcę po prostu zrobić szybko ten odcinek i tak już nagrywam godzinę, półtora, a miało to trwać dosłownie chwilkę, no niestety tak to tutaj się skończy. Zobaczcie, tutaj też była baza, jest jakaś fiomia czyjaś, no po prostu wszystko jest rozpieprzone w pizdu. Nie wiem, no mam farta, pierwszy raz mam farta w tej grze, że to nie chodzi o moje bazy, dwie duże, ogromne bazy w zasadzie, także... No dzisiaj kończę. W następnym odcinku oswajanie wilka, oby się udało, oby... Też może będę wiedział już, jakie kibelsy są potrzebne, więc może się uda na 120 oswoić jakiegoś naprawdę konkretnego. Dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Skomentujcie, co to jest. O, zobaczcie, kolejny wilk, to sobie go sprawdzimy. Skomentujcie, co sądzicie o tym update'cie. Mi się naprawdę... ten update podoba. Jest naprawdę konkretnie. O, jest 4 pelt, więc może się uda jutro, na jutro zebrać to wszystko. Mapa ogólnie wygląda naprawdę fajnie. Tym bardziej dlatego, że tutaj wszystko było wyrąbane, wszystkie lasy, a te lasy zostały przywrócone. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, na razie, cześć.